Nowy pawilon handlowy otrzymali w tych dniach mieszkańcy osiedli zlokalizowanych po obu stronach ulicy Górczewskiej na Kole. Mieszka tam już kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Mieszkańcy nie narzekają w zasadzie na podstawową sieć handlową. Jedyny mankament to brak lokali gastronomicznych. Z tym większą radością powitano otwarcie w nowym pawilonie dużego baru mlecznego, który otrzymał nazwę Jaśko. Od pierwszej chwili po otwarciu w barze tym ustawiają się niewielkie na szczęście kolejki. Najlepiej to świadczy o potrzebie tego lokalu w tej części Woli. Bar czynny jest już od kilku dni. Personel dba o zaopatrzenie i bogaty wybór dań, o czystość na zapleczu. Zresztą takiego zaplecza mogą barowi Jaśko pozazdrościć wszystkie inne bary mleczne w stolicy. Wśród konsumentów przeważa młodzież. W najbliższej okolicy baru znajduje się bowiem kilka szkół, internatów oraz hoteli robotniczych. W tym samym pawilonie już za kilka dni otwarte zostaną dwa dalsze obiekty gastronomiczne: niewielki bar szybkiej obsługi oraz kawiarnia. W restauracjach nie sposób żywić się na dłuższą metę, chociażby ze względu na zbyt wysokie ceny naszej gastronomii. Pozostają więc wszelkiego rodzaju bary szybkiej obsługi, no i mleczne. Te ostatnie jak dotychczas naszej gastronomii honoru nie przynosiły. Zestaw potraw nieciekawy, a sam lokal najczęściej nie zachęca do odwiedzin. Rzecz o tyle zastanawiająca, że mleka zawsze mieliśmy i mamy pod dostatkiem. Ale bar mleczny niekoniecznie musi być synonimem złej kuchni, złego gustu, obskurnego wnętrza. Przykład tego znaleźliśmy w Poznaniu, gdzie wojewódzka spółdzielnia spożywców Społem oddała bar po remoncie pod arkadami. Czysto tu schludnie, urządzenie wnętrza gustowne, miła i uprzejma obsługa.